North Inlet Trail. Zaczynamy. Dzisiaj do przejścia 6 mil. Już jestem ze znajomymi. No i lecimy na Szczecin. Cascade Falls. Pierwsze wodospady na naszej drodze. Winter mode on. Nie poszliśmy dalej. Noc była zimna. Tak około minus 10, minus 15 stopni. To odstraszyło moich współtowarzyszy. Tym bardziej, że było dosyć duże podejście na początku. No także wracamy tą samą drogą. Jest ślicznie. Jest piękne słońce. Temperatura myślę, że troszkę poniżej zera. Gdyż kałuże są zmarznięte. Ale słoneczko powoduje, że jest naprawdę przyjemnie. Lekki, fajny, przyjemny spacerek. Wrócimy pewnie dzisiaj do Grand Lake. Nie wiem, czy będziemy dalej próbowali kampingować, czy już się wszystkim odechciało. Zobaczymy. Ostatni hike tego wyjazdu. Flattop Mountain, rozpoczęcie Bear Lake. Także zaczynamy. Mamy 4,4 mile wejścia. Wejście 1000 metrów wyżej. No i dosyć pokaźną grupę. 6 osób oprócz mnie. Dotarliśmy do końca wyprawy potlonej i jesteśmy szczęśliwi. Ja sobie swój szczycik zdobyłem. Wszyscy są happy. Are you happy? Chyba tak. W każdym razie idziemy teraz z powrotem na Boulder. A potem zobaczymy. Będziemy pewnie jeść. Już nie mogę doczekać. Niedziela, ostatni dzień wyprawy do Colorado. Jeżdżę sobie samochodem i zwiedzam zupełnie losowe drogi. I tak też dotarłem tutaj, na widok panoramy miasta Boulder, w którym spędziłem ze znajomymi ostatnie dwie noce. Znajomych już dzisiaj pożegnałem. Jak widać, wszystko jest płasko. Tak wygląda Colorado. Płasko, 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 płasko. Aż nagle góry Rocky Mountains. Feel
és una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més.